Wolność słowa to nie tylko to, co się powie, ale także co się sobą pokaże, co się sobą zademonstruje, co się okaże na zgromadzeniu. Wolność słowa ma tym większe znaczenie wtedy, kiedy inne gwarancje zachowania prawa, praworządności i naszej wolności ulegają stopniowemu wyłączeniu. Jesteśmy tego świadkami. Wolność słowa wymaga, aby działalność polegająca na szerzeniu informacji, szerzeniu wolnego słowa, nie stawała się działalnością podwyższonego ryzyka, a staje się taką, jeżeli dziennikarz, jeżeli ten, kto demonstruje, musi liczyć się z tym, że jego działanie będzie napiętnowane przez policję i dopiero trzeba czekać na działanie sądu, który być może okaże się bardziej względny dla demonstracji, dla wypowiedzi wiedzionej myślą o wolnym słowie, dla wolności. Jesteśmy świadkami niebezpiecznej tendencji. Jedna po drugiej zostają wygaszane gwarancje, które służą zabezpieczeniu wolności wypowiedzi i demonstrowania. Ostrzej występuje policja. Nie może być tak, jest to bardzo niebezpieczne dla wolności słowa, że najpierw dziennikarz lub demonstrujący coś powie lub zrobi, później będzie odpowiadał z powodu tego, że przypisze mu się odpowiedzialność z tytułu wykroczeń i dopiero sąd staje się ostatnią deską ratunku, a w międzyczasie trzeba chodzić, trzeba zeznawać, trzeba świadkować. Ta tendencja jest bardzo niebezpieczna. Mamy nadzieję, że wolność słowa, polegająca również na dokumentacji i przekazywaniu prawdy o wydarzeniach, może dotrzeć szerzej i będzie docierała szerzej dzięki działalności tych, którzy uprawiają wolność słowa, na przykład OKO.